Jesteśmy w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Możemy cieszyć się wolnością. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nauczył nas dobrze korzystać z naszej wolności, abyś nauczył nas przede wszystkim słuchać Słowa Bożego. Proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, poruszaj się w naszych sercach. Spraw, by te serca były otwarte, by te serca były głodne Ciebie, głodne spotkania z Jezusem, z Bogiem żywym, prawdziwym, który jest pośród nas. Proszę Cię, Duchu Święty. Proszę Cię, prosimy Cię, Duchu Święty. Abyśmy nie stracili żadnej łaski, z którą Jezus przychodzi do nas w tej Eucharystii, do każdego z nas. Proszę Cię, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Aby ta Eucharystia wydała w naszych sercach owoce. Abyśmy potrafili wzbudzić w sobie intencje, z jakimi tutaj przyszliśmy. Prosimy Cię, Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty. Czytanie z drugiej księgi machabejskiej. Zdarzyło się, że 7 braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: o co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawo, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając tak powiedział: Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla Ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia. Oto Słowo Boże. Apostoła do Tesaloniczan. Bracia,
sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą. Alleluja. Alleluja. Pierworodnym wśród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Alleluja. 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 Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy poumierali, nie zostawiwszy dzieci. I w końcu umarła i ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. A Jezus im tak odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznali się za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi samego Boga, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem do Niego, dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Temu, który nas miłuje, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Módlmy się za Kościół Święty, by nieustannie wielbił Pana i sławił Jego majestat. Ciebie prosimy. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło. Módlmy się za głoszących Ewangelię, by nie brakło im modlitewnego wsparcia ze strony tych, którym mają służyć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niechaj Pan skieruje serce wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Módlmy się za uczniów Chrystusa, by ich kroki trzymały się mocno na Bożych ścieżkach, a stopy nigdy się nie zachwiały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszystkim czynie i dobrej mowy. Módlmy się za wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, by była miejscem radosnego świadczenia o działaniu Boga. Ciebie prosimy. Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję. Módlmy się za tych, którzy cierpią prześladowanie z powodu wyznawanej wiary, by Pan dał im umocnienie i ufność, że z Nim zniosą wszystko. Ciebie prosimy. Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz. O Boże, usłysz moje słowo. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Liniewskiej w 50. rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Módlmy się za nas samych, abyśmy jako umiłowane dzieci Boga z radością szli pełnić Jego wolę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Proście, a otrzymacie. Módlmy się za Renatę i Tomasza, otwarcie ich serc na moc Ducha Świętego i prowadzenie ich w życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Z ołtarza przynosimy dary, ofiarując je samemu Bogu. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy dla Niego żyją. Przynosimy do ołtarza hostie, wino i wodę. Dary, które za chwilę przemienią się w pokarm życia. Prosimy Cię, Panie, spraw, abyśmy posileni Twoim pokarmem potrafili odważnie głosić Twoje zmartwychwstanie. Widzieliśmy Pana, chodź, zanurz się w Jego rana, zdumieniu musi zejść na nowo. Widzieliśmy Pana, chodź, zanurz się w Jego rana, ze śmierci do życia przejść na nowo. Za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie.
wielkiej miłości, jaką masz dla każdego z nas. Chcemy Cię uwielbiać w tym, że zgodziłeś się wziąć na nas swój grzech, że zgodziłeś się wziąć na siebie wszystkie nasze winy. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Ty, który stałeś się największą ofiarą, najświętszą ofiarą za nasze grzechy, bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Który powołujesz nas do życia, abyśmy żyli razem z Tobą i abyśmy żyli właśnie w Tobie. Bądź uwielbiony, Panie. W tym, że możemy karmić się Twoim ciałem, że możemy poić się Twoją krwią. Bądź uwielbiony, Panie. Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nas, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie
Witamy wszystkich tu obecnych, tych, którzy zostali jeszcze po mszy świętej, aby wspólnie się modlić, uwielbiać Pana Jezusa, otwierać się na Jego łaskę. Pan Jezus pragnie nas umacniać, chce nas pocieszać, uzdrawiać i dlatego posyła nam Ducha swojego, Ducha Świętego. Otwórzmy nasze serce, pozwólmy, aby On w nas działał, aby nas przemieniał, aby nas oczyszczał, aby nas oświecał. Chwalmy wspólnie Pana. Halo, czy Duch Święty działa? Duch Święty dał mi głos. Chwała Panu za głos. Pragniemy teraz wzywać Ducha Świętego, kochani. To jest dobry czas, żeby Ducha Świętego zaprosić, by On tutaj przyszedł do nas, by nas uzdalniał do tej modlitwy, by uzdalniał nas do tego, co się będzie tutaj działo. Wzywajmy teraz Ducha Świętego, by przyszedł przede wszystkim z takim darem wolności, z darem wolności do naszych serc, by się poruszał w ten sposób, w jaki On zechce, żebyśmy niczego tutaj nie wymuszali. Tutaj jutro mamy ten właśnie dzień odzyskania podległości i ta wolność w tej sferze duchowej jest też bardzo ważna i wzbudźmy w tej chwili w sobie takie pragnienie, by Duch Święty przejął nas, ale w takiej wolności, tak, żebyśmy teraz poddali się Jego działaniu. Możemy teraz nawet, jeżeli ktoś ma takie życzenie, zamknąć oczy. Jeżeli ktoś ma takie życzenie, niech sobie popatrzy na Najświętszy, na ołtarz czy na tabernakulum, żebyśmy teraz tego Ducha Świętego zaprosili do naszych serc, by działał ze swoją mocą. Tak. Prośmy teraz Ducha Świętego o to, by przyszedł i był w tej chwili tutaj z nami i by działał z mocą. Tak, proszę Cię, Duchu Święty, stąp na nas,
Stąp na nas i daj nam się otworzyć na te dary, na ten dar też uzdrowienia, na ten dar przemiany, której oczekujemy. Pragniemy, Duchu Święty, Ciebie wzywać, bo Ty, Duchu Święty, już tu byłeś, zanim my przyszliśmy. Pragniemy, byś odnowił nas, nasze dusze, byś odnowił tą ziemię, po której tutaj stąpamy, byś Ty obmył nas ze wszystkiego, co jest niepotrzebne. Pragniemy wznieść swoje serca, pragniemy oddać też Tobie chwałę, ale w tej chwili przyzywajmy z mocą, niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój, Duchu Święty, stąp na nas, stąp na wszystkich prowadzących to spotkanie, stąp na wszystkich, którzy są po raz pierwszy, po raz drugi, po raz nie wiadomo który, stąp, Duchu Święty, w serca nasze. Wzbudźmy sobie teraz taką potrzebę właśnie otrzymania Ducha Świętego. Włączmy się teraz w tą modlitwę śpiewem i niechaj stąpi Duch Twój i niech odnowi nasze serca. Duchu Święty, przychodź jeszcze z mocą, rozpalaj nasze serca, rozpalaj nasze umysły, rozpalaj nasze ciała. Przyjdź, Duchu Święty. Włączmy się teraz do tej modlitwy takiej równoczesnej. Niech każdy z nas będzie wezwany do tego, by Pana właśnie teraz oczekiwać i by Pana przyzywać. Tak, Duchu Święty, przyjdź, proszę Cię. Proszę Cię, Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty. Thank you.
wołajmy jeszcze Ducha Świętego. Tak, Duchu Święty, Ty jesteś tutaj pośród nas. Jeszcze mało wzywamy, jeszcze powinniśmy się bardziej otwierać. To jest świetny czas, kochani. Wszyscy jesteśmy po Eucharystii. Eucharystia to jest najpiękniejszy czas uwielbienia. I ten Duch Święty niech jeszcze się porusza. Niech jeszcze On w tej chwili pokazuje nam, jakie obszary powinniśmy Mu oddać. Niech jeszcze Duch Święty pokazuje nam, z czym tak naprawdę przyszliśmy tutaj. Proszę Ducha Świętego, by teraz nam dał taką właśnie możliwość spojrzenia w siebie, w swoje potrzeby, w swoje najskrytsze pragnienia, których może jeszcze nie nazwaliśmy. By teraz ten był teraz czas, by Duch Święty teraz nas oświecał, by Duch Święty dawał nam teraz tą łaskę wejrzenia w samego siebie. Prośmy Ducha Świętego. Proszę Cię, Duchu Święty, tak pozwól mi się otworzyć na Ciebie. Przed laty Ojciec Święty Jan Paweł II, którego relikwie mamy w naszej świątyni, wołał: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dziś prosimy Cię, Duchu Święty, abyś wylewał się obficie na tę ziemię zembrowską, na tych ludzi, którzy tutaj żyją, na tych, którzy tu przyjeżdżają, na tych, którzy wspólnie razem chcą dzisiaj Ciebie przyzywać. Wypełniaj nas po brzegi. Spraw, abyśmy mogli dobrze korzystać z daru wolności, który otrzymaliśmy, ale też prosimy Cię, abyś uwolnił nasze serca od wszelkich zniewoleń. Proszę Cię, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Jest pośród nas. Pan Jezus pragnie przyjść do nas, do naszego serca. Pragniemy, by ten powiew Ducha Świętego wypływał prosto z centrum tego Kościoła, prosto z tej hostii. Ty, Duchu Święty, poruszasz się w nas. Duchu Święty, witamy Ciebie i otwieramy się na łaski, z którymi przychodzisz. Ty, Duchu Święty, poprowadź tą modlitwę. Się z Jezusem.
teraz jest czas uwielbienia. Czas przychodzenia Jezusa do naszych serc. Popatrzmy na Jezusa, On tu jest. On jest obecny. On chce przychodzić ze swoją miłością do nas, do każdego z nas. Popatrz, bracie i siostro, na Jezusa. Daj Mu znać, że jesteś tu, że chcesz uwielbiać Jego święte imię, bo On przychodzi, aby nas rozradować, aby nas obdarzać swoją miłością. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu, my przyszliśmy tutaj ze świata, my przynieśliśmy ze sobą cały bagaż doświadczeń ostatniego dnia, ostatniego tygodnia i miesiąca nawet. I to, co mamy w sercach, przynieśliśmy Tobie, abyś Ty ogarnął to wszystko swoją miłością. Chcemy Ci oddać te smutki, które mamy w sercu. Chcemy dać znać Tobie, że przy Tobie czujemy się dobrze, że Twoja miłość nas ożywia, Twoja miłość nas ogarnia. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, bądź uwielbiony, bo Ty jesteś święty. Ty jesteś Bogiem świętym, który przychodzi, który wydobywa nas z mroku, który ogarnia nasze serca swoją chwałą, swoją łaską. Bądź uwielbiony, Panie. W Twoim bądź sercu jest Panie, nasze tak. mieszkanie. Chwała Tobie, Panie. Chwalimy Ciebie, Panie. Wydobyłeś z mroku mnie. Nie w ramionach Twych.
chcę każdego dnia odnajdywać Ciebie obok siebie. Odnajdywać Ciebie w moim sercu, bo Ty w nim jesteś. Ja pragnę cieszyć się Twoją obecnością, tym, że Ty tutaj jesteś. Bo Ty jesteś, Panie, godzien wszelkiej czci. Ty jesteś godzien, aby oddawać Tobie chwałę. Ja zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. Niech pieśń chwały wybrzmi. Niech pieśń chwały uniesie się teraz tutaj do Jezusa, który jest obok nas, który patrzy na nas. Popatrz, bracie i siostro, to jest Jezus. Możesz wyciągnąć do Niego swoje ręce. Możesz otworzyć przed Nim swoje serce. On jest tutaj. On jest godzien chwały. Bo my chcemy oddawać Mu chwałę. On jest godzien przyjąć nasze uwielbienie. On jest godzien przyjąć nasze błogosławieństwo. My chcemy słuchać Jego głosu. Chcemy, aby On był tutaj, razem z nami. Bądź uwielbiony, Panie. Pytam, kto jest naszym Panem? Jezus. Kto jest godzien przyjąć hołd, jaki Mu oddajemy? Kto jest godzien otrzymać naszą miłość, nasze uwielbienie? Jezus. Przy kim będziemy trwać niezmiennie? Kto jest naszym Panem? Na wieki, on Panem jest, od wieków na wieki.
jak cudownie brzmi ono w naszych uszach, w naszych sercach. Chcemy uwielbiać to imię. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, który przychodzisz do nas ze swoją miłością, który nas o tej miłości zapewniasz. Bądź uwielbiony, Panie, i dałeś się poznać jako to Słowo. Chcemy Cię także uwielbiać w Twoim Słowie, które było na początku. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Chcemy Cię, Panie, uwielbiać w tej świętej obecności, tutaj, teraz. Shut up!
Panie, pragniemy nieustannie wsłuchiwać się w Twoje słowo i karmić się tym słowem, które Ty dałeś nam dzisiaj na Eucharystii. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nieskończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrym słowie. Spróbujmy teraz trwać w takiej chwili ciszy, by nasłuchiwać się, z czym chce dziś Jezus przychodzić i dotykać nas poprzez swoje słowo. Każdy z nas jest utrudzony i przychodzi do Ciebie z tym, co jest naszą chorobą, naszym cierpieniem i bólem. To nadzieja nas trzyma blisko Ciebie. Chcemy Cię prosić o łaskę wiary, byśmy mogli uwierzyć Tobie. Jezu, nikt nie jest bezosobowy. Każdy, Ty każdego z nas znasz po imieniu.
Ty każdego z nas zaprosiłeś tu po imieniu. To nie jest przypadek, że tutaj jesteś, siostro, bracie. Każdego z nas Jezus zna osobiście. Zna nasze serca. Zna całe nasze życie. On jest w każdym momencie naszego życia. Zna nasze najskrytsze myśli. My pragniemy dzisiaj, Panie, Twojego wejrzenia w nasze serca, Twojego dotknięcia, Twojej uzdrawiającej mocy. Panie, pragniemy wtulić się w Twoje ramiona i dotykać tego, co święte. Pragniemy z Twojego serca czerpać to wszystko, co jest dla nas potrzebne. Pragniemy czerpać i prosić dla nas o wszelkie potrzebne łaski. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty wchodził w nasze dolegliwości, w nasze braki, brak naszej miłości. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty leczył i wypełniał nasze serca swoją miłością. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś wchodził w te przestrzenie naszego życia, kiedy tej miłości zabrakło, kiedy jej nie doświadczyliśmy, a tak bardzo jej pragnęliśmy. Że nie otrzymaliśmy jej od tych, którzy najbardziej nas kochali. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś leczył każdą ranę naszego serca, która nie potrafi się nawet do dziś zabliźnić, w której zabrakło tej miłości. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Mam takie przekonanie, że jest tu osoba, która w dzieciństwie nie zaznała tej miłości. I nieustannie szuka tej miłości wszędzie. A Jezus dziś zapewnia Cię, że każdego dnia jest blisko Ciebie. I to On chce wypełniać Twoje serce tą miłością. Proszę Cię, Panie, abyś swoją miłością wypełniał wszystkie nasze pragnienia. Pragnienia szukania tej miłości i potwierdzenia tego, jak bardzo jesteśmy cenni w oczach innych ludzi. A nam potrzeba tylko przyjrzenia się w Twoich oczach. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, wypełniaj
Wypełniaj te pragnienia, które są w naszych sercach, bo tylko Twoja miłość jest pełna. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś oczyszczał te pragnienia, aby one były zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię. Kochani, Bóg jest hojnym dawcą i nie pozostawia nas samych sobie. Kiedy modliliśmy się o wypełnienie miłością Bożą, to Pan Bóg też przychodzi ze swoim potwierdzeniem w swoim słowie. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. I nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Panie, dziękujemy Ci, że Ty w każdej chwili, w każdym momencie życia zapewniasz nas o tym, o swojej miłości. Że nic nie jest tak wielkiego. Nic nie może się stać. Cokolwiek się stanie w naszym życiu, Twoja miłość jest zawsze przy nas. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Panie Jezu, pragniemy Cię prosić, abyś teraz wchodził
w te przestrzenie naszego życia, w których nieustannie towarzyszy nam lęk. Lęk przed codziennością, lęk przed podejmowaniem decyzji. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty wypełnił ten lęk przed wyjściem do drugiego człowieka. Abyś Ty wlewał w nasze serca odwagę przed wychodzeniem na zewnątrz, przed strachem oświadczeniu, że Ty jesteś naszym Panem. Abyś Ty, Panie, wchodził w te wszystkie przestrzenie, gdzie boimy się już w tej chwili na zewnątrz pokazywać, że jesteśmy katolikami. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś pokazywał nam i uczył nas, że z Tobą nie ma rzeczy niemożliwych, że każdą trudność naszego życia możesz przemienić. Tam, gdzie jest lęk, możesz go wypełnić swoim pokojem. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty wypełniał, abyś zabierał ten wszelki lęk przed otwieraniem się też na drugiego człowieka, gdzie jakieś zranienia z przeszłości całkowicie zablokowały przed zaufaniem drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Mam takie przekonanie, że są osoby, które właśnie taki lęk towarzyszy i jest im bardzo trudno uwolnić się od tego. I Jezus mówi do tych osób, aby zaufały Mu, by otworzyły swoje serce, by On mógł teraz napełnić to swoim światłem i swoją miłością i pokojem. Teraz, bracie, siostro, możesz oddać ten lęk, który jest w Tobie, Jezusowi. On przechodzi się między nami i widzi to wszystko i chce to zabierać. Panie Jezu, pragniemy Cię prosić, abyś też przychodził do tych płaszczyzn naszego życia fizycznych, które przeszkadzają nam funkcjonować w codzienności.
prosimy Cię, Panie, abyś leczył nasze choroby ciała. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Jezu, oddaję Ci się całe moimi sprawami. Pan już przychodzi ze swoim zapewnieniem i swoim słowem dla tych wszystkich, którzy mają w swoim sercu lęk. Nie lękajcie się, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to Twoje zapewnienie, że przy Tobie możemy zawsze czuć się bezpiecznie. Dziękujemy Ci, Panie. Pan też chce przychodzić dziś do tych, którym nieustannie towarzyszy smutek. I ten smutek chce przemieniać w swoją radość. Dlatego prosimy Cię, przyjdź, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie, o taką radość, która wypełni nasze życie bez względu na to, co będzie się działo w naszym życiu, na wszelkie burze, wszelkie trwogi, wszelkie zmartwienia. Ale Twoja obecność będzie przynosiła radość właśnie w tych najtrudniejszych momentach. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Abyś Ty swoją obecnością, abyś Ty swoim słowem, abyś Ty nawet drgnieniem serca przypominał, że Ty jesteś z nami zawsze, że Twoja miłość jest stała i bezmienna. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Pozwólmy jeszcze Jezusowi działać w tej chwili. Jezus przychodzi tutaj i pragnie nas leczyć. On pragnie nas leczyć tak dosłownie, nie tylko przenosi, bo On jest jedynym lekarzem naszych dusz i naszego ciała. Otwórzmy się jeszcze na tą łaskę. Otwórzmy się na tą łaskę. Jezus najlepiej zna pragnienia naszych serc. Wie, co z nas jest chore, ułomne. Oddaj to w tej chwili Panu. Niezależnie od tego, jaka część ciała Ci nie domaga, utrudnia Ci życie. Czy to jest głowa, czy to są ręce, czy to są nogi, czy to jest serce, które pracuje inaczej, niż pracowało kiedyś. Jeżeli nie domagają jakieś Twoje narządy wewnętrzne, powiesz to swojemu Panu. Jezus Cię kocha, pragnie leczyć właśnie dziś. Chodź mi teraz, mogę wierzyć, bo jest ze mną właśnie dziś.
Panie, Ty dziś jesteś hojnym dawcą i nieustannie chcesz przychodzić i mówić do naszych serc i przekonywać nas o swojej obecności. Pan Jezus pragnie dotykać serc tych osób, które doznały zranień od najbliższych. Pan Jezus pragnie te serca zranione tu i teraz leczyć, dotykać swoją miłością. Pan Jezus pragnie przytulić Ciebie do swojego serca. Tak, Panie, dziękujemy Ci za Twoje zapewnienie o tej Twojej miłości, że Ty znasz nasze wnętrza, nasze serca i wiesz, jacy jesteśmy poranieni. Dlatego potrzebujemy Twojego uzdrowienia. Dziękujemy Ci, Panie. Niech ta pieśń, ten refren stanie się taką modlitwą. Zaufaj w tej pieśni Jezusowi, żeby On teraz mógł przychodzić i leczyć Twoje serce poranione. Żebyś pozwolił Mu działać.
Pan Jezus chce dziś przychodzić i odradzać nas na nowo. Nasze życie, naszą codzienność, abyśmy mogli na nowo z ducha ożyć dla Niego. I zapewnia nas o tym w swoim słowie z księgi Ezechiela. Oto ja otworzę wasze groby. Wyprowadzę was z grobów ludu mój i wprowadzę do ziemi Izraela. Przekonacie się, że ja jestem Panem, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z grobów ludu mój. Udzielę wam mojego ducha i ożyjecie. Panie, Ty wiesz najlepiej, co jest tym trudem, co jest tym grobem naszego życia, do czego może się już tak bardzo przywiązaliśmy i trudno jest nam uwolnić się od tego. Dziś wierzymy, że tylko Ty masz moc to przemienić. Bracie i siostro, zachęcam Cię, byś w takiej chwili pomyślał właśnie, pomyślała, co jest Twoim grobem. I w tej chwili właśnie oddaj to Jezusowi. Pozwól, aby On mógł przemienić to swoją mocą. Abyś w Tobie mógł zajaśnić Chrystus.
Pan Jezus zaprasza nas teraz do tego, abyśmy otworzyli się na łaskę przebaczenia. Na łaskę przebaczenia tym, od których doświadczyliśmy zranienia. I to zranienie nieustannie gdzieś doskwiera nam w naszym sercu. Panie, Ty wiesz najlepiej, co jest raną tego serca. Komu jest trudno przebaczyć? Dlatego też chcemy Cię teraz prosić, abyś pokazywał nam osoby, sytuacje. Tam, gdzie potrzebujemy przebaczyć drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Panie, prosimy Cię o wolne serce, bo tylko w wolności takie przebaczenie może się dokonać. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Wierzymy też, Panie, że ono się może dokonywać nie naszą, ale Twoją mocą. Dlatego prosimy Cię, abyś udzielał nam tej łaski. Prosimy Cię, Panie. Bracie i siostro, pomyśl.
myśl, komu potrzebujesz przebaczyć. I spróbuj dzisiaj, teraz przynieść tutaj pod ołtarz do Jezusa tą osobę. Byś dzisiaj, wychodząc z tego wieczoru chwały, mógł być człowiekiem wolnym. Wolnym od tego trudu. Aby tam, gdzie jest ten ból, to cierpienie, mogła być wypełnione miłością. Tą, którą Chrystus chce wlewać w twoje serce. Pan przychodzi już z potwierdzeniem, że chce działać w twoim sercu, jeżeli ty przyniesiesz je do Niego. Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę, wyrocznie Pana. Gdyż nazywają cię odrzuconą Syjonie, o którą nikt się nie troszczy. Panie, dziękuję ci. Dziękuję ci, że od razu ty wiesz, co powiedzieć do naszego serca. Że ty zapewniasz nas. Że słyszysz te nasze szepty, nieśmiałe szepty naszych serc. Że ty, Panie, chcesz nas leczyć. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Pan chce przychodzić do tych osób, którym jeszcze nieustannie brakuje takiej nadziei i nie wierzą, że Chrystus może uczynić wszystko. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego. I niewiędnącego, który jest zachowany dla was w niebie. Amen. Amen. To z listu świętego Piotra Apostoła. Panie, dziękujemy ci, że ty nieustannie nam mówisz, że chcesz wlewać w nasze serca nową nadzieję. Że ty umiłowałeś nas i twoje miłosierdzie jest większe od wszystkiego, od naszego grzechu. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie, że w te swojej hojności, swojej miłości pragniesz tak szczodrze i dawać nam swoją łaskę. Ty tak hojnie, Panie, rozdajesz swoje uzdrowienie. Dziękujemy ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie, za to, że nas tutaj dzisiaj zaprosiłeś, że dałeś nam ten wspaniały czas, abyśmy mogli w tej właśnie wspólnocie wiernych ciebie dziś uwielbiać. Dziękuję ci, Panie. Dziękujemy ci, Panie. Dziękuję ci, Panie, że jesteś wśród nas żywy i prawdziwy, że działasz z mocą. Dziękuję ci, Panie. Dziękuję ci, Panie, że dajesz nam ducha Pocieszyciela, ducha wolności, ducha miłości i przebaczenia. Dziękuję ci, Panie. Dziękuję ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie, że przychodzisz do każdego z nas, że każdego z nas zawołałeś po imieniu. Umiłowana córko, umiłowany synu. Podnoszę Cię dzisiaj z kolan i mówię, wstań i idź, bo jesteś wolny od niepokoju, od lęku, od choroby, bo ja jestem Bóg, jestem z Tobą. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tak hojnie dziś obdarzyłeś nas swoim słowem, że zapewniałeś w nim o swojej miłości, o swojej mocy, która uwalnia od lęku, choroby. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie owoce tego wieczoru chwały, za każde poruszenie serca, za każde dotknięcie duszy i naszego ciała. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie uzdrowienia, które się dzisiaj dokonały, za te duchowe, fizyczne, a także za te uzdrowienia, które jeszcze mocą Twojej łaski będą się dokonywały w nas. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy tu być, w tej wspólnocie naszej, uwielbiać Ciebie, być z Tobą, cieszyć się Twoją obecnością. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nieustannie zapewniasz nas o swojej nieograniczonej miłości, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Twoja miłość nigdy od nas nie odstąpi. Dziękuję Ci, Panie. Jakże wspaniałe dzieło Twe, Boże mój, jakże cudowne.
dziękuję Ci za każde poruszenie serca, za uwolnienie, za napełnienie miłością. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za każde serce uwolnione z lęku, za każde serce oczyszczone z niechęci i nienawiści do drugiego człowieka. Dziękuję Ci, Panie. Za to, że jesteś Bogiem z nami, że chcesz nas uzdrawiać, uwalniać i leczyć, że chcesz radować się naszą obecnością. Dziękuję Ci, Panie. Za Twoją nieustanną obecność w życiu każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie. Za każde duchowe uzdrowienie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za miłość. Miłość do drugiego człowieka, do bliźniego, której uczysz mnie codziennie. Miłości, która czasami jest bardzo trudna, ale z Tobą jest możliwa. Dziękuję Ci, Panie. Za to, że nawracasz nas każdego dnia i nie ustajesz w tym, że jesteś z nami na drogach naszego życia. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za te drzwi, które codziennie dla mnie otwierasz. Ty wiesz, które są dla mnie najlepsze. I za te, które w swojej mądrości przede mną zamykasz. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za to, że jesteś lekarzem mojego serca, ale także mojego ciała. Za to, że każdego dnia odnawiasz mnie, uzdrawiasz, uzdalniasz do tego, abym podjęła wszystkie zadania, jakie stawiasz przede mną. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że uzdrawiając mnie, uzdrawiasz moją rodzinę, przemieniasz i uzdalniasz. Dziękuję Ci, Panie. Miłosierdzia, łaskawości i świętości jesteś Ty, Boże Bóg. Miłosierdzia, łaskawości i świętości jesteś Ty. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak uczcie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
miłosierdzia, łaskawości i świętości. Jesteś Ty, Boże mój, Ojcze mój. Pełen miłości, miłosierdzia, łaskawości i świętości. Jesteś Ty, Boże mój. Dzisiaj Pan Bóg był hojnym dawcą. Było tak wiele słów, wiele poznań. Dlatego ten czas jest takim błogosławionym czasem. Zachęcamy, by każdy, kto poczuł się dotknięty tą łaską Pana Boga, żeby mógł się dziś przyjść i podzielić świadectwem z innymi. Takim krótkim doświadczeniem tego, co się dzisiaj dokonało. Chyba, że są też osoby, które mogłyby się podzielić tym doświadczeniem, które doświadczeniem modlitwy, które dokonało się miesiąc temu na Wieczorze Chwały, kiedy też była podobna modlitwa. Dlatego zachęcam odważnie, by przyjść i oddać chwałę Panu Bogu. Tutaj będzie siostra nasza Asia. Asiu, pokaż się proszę. Każdy, kto chciałby powiedzieć takie świadectwo, to zachęcamy, żeby przyszedł i powiedział, o czym chce się podzielić. Możemy nawet uczynić tak, żeby było trochę szybciej, że łaską tego wieczoru było. Tak, dokończ zdanie. Łaską tego wieczoru było. Zachęcam odważnie. Jeśli Bóg jest takim hojnym dawcą i przychodzi z tyloma słowami, to wierzymy też, że chce działać, na pewno działa, ale też chcemy doświadczać tego tak namacalnie, żeby potwierdzało się Jego działanie, działanie Boże. Śmiało, śmiało. Mam na imię Renata, jestem z Ostrowi Mazowieckiej. Przyjechałam tutaj z bólem gardła, ale wiedziałam, że muszę przyjechać, bo przywiozłam ze sobą jeszcze osoby, które potrzebowały tej modlitwy. No i wiedziałam, że przyjechałam do lekarza, najlepszego lekarza. No i jakoś przestało mnie boleć. Chwała Panu. Chwała Panu.
zachęcamy odważnie. Będziemy śpiewać i w tym czasie można też przychodzić odważnie. Kochani, mamy kolejne świadectwo o działaniu Pana Jezusa w naszym życiu. Zapraszamy, żeby widać było. Mam na imię Bożena. Przyszłam na wieczór chwały z ogromnym ciężarem i strasznie mi się tu nie chciało przyjść. Chciało mi się spać i taka byłam ciężka i no. Źle się czułam. I gdy Jezus podszedł do mnie, dotknęłam się Jego i czułam, że jestem pusta. I On właśnie napełnił mnie. Napełnił mnie najpierw taką miłością, pokojem i przyszedł do mnie z darem łez. I wiem, że mnie uzdrowił z moich ran. Jestem tego pewna. Uzdrowił moją głowę, bo bardzo mnie bolała. Teraz czuję, ale nie boli tak. I jestem bardzo wdzięczna Jezusowi za to, że jest, że przychodzi, że nas wypełnia. I chwała Panu. Chwała Panu. Myślę, że już w tym momencie możemy podziękować ogromnymi oklaskami, ale jeszcze i pieśnią możemy zaśpiewać jakąś na podziękowanie, uwielbienie, kim jest Pan Jezus w naszym życiu i co On działa. Zapraszam, abyśmy wszyscy stali, uruchomili jeszcze na koniec swoje ręce, gardła i chwalili Pana. Wszyscy ludzie, nasz dom płonie, cała ziemia.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie, aranżowanie, troszczyli się o dobry klimat tego spotkania z Panem Bogiem. Na zakończenie wspólnota Odnowy w Duchu Świętym pragnie obdarować wszystkich takimi prezencikami. Asia za chwilę powie coś o tych prezencikach, żebyście wiedzieli, które wziąć, bo tam są dwa rodzaje. Proszę powiedzieć. Słuchajcie, chcielibyśmy dzisiaj Wam podarować specjalny prezent. Jest to specjalny list od specjalnej osoby dla specjalnej osoby. Tylko chciałabym zaprosić, aby kobiety wzięły różowe, a mężczyźni zielone. Różowe dla kobiet, zielone dla mężczyzn. Abyście też mogli przeczytać z taką wielką miłością te listy do Was. I też, abyście mogli żyć tym listami. I te liściki niech też będą takim przypomnieniem, że jesteście zaproszeni na następny wieczór chwały w grudniu, w drugą niedzielę grudnia. Jeżeli też nie masz odwagi powiedzieć o swoim świadectwie czy o owocach modlitwy o uzdrowienie, zapraszam też, że można napisać taką modlitwę i ewentualnie zostawić, czy nawet tu nam przekazać do muzycznych, czy Hania, jak będzie za miesiąc nasza liderka. Także zapraszam też na piśmie, bo bardzo dla nas przydatne jest potwierdzenie tego, co się dzieje, że to, co robimy, to znaczy to, co Jezus poprzez nas działa, jest też dla nas takim potwierdzeniem, że to jest wszystko robione na chwałę Pana. Najświętsza Maryja Panna stale nam towarzyszy, wspomaga nas w uwielbianiu Pana Jezusa. Dlatego wraz z Maryją stańmy do apelu. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkim życzę spokojnej, dobrej nocy. Bóg zapłaci. My szczególnie dziękujemy też wszystkim gościom, którzy do nas przybywali i życzymy właśnie błogosławieństwa i dobrej podróży do domu. I wracajcie do nas. Fajnie, że jesteście.